Hej, witajcie, z tej strony Falcon, a w tym momencie nie bez powodu patrzycie właśnie na Gendiego. No, akurat przypadkiem jest to, że jesteśmy na oazie, chociaż przyznam, że tła jak zwykle tutaj wymiatają naprawdę ładnie te mapy, środowiska stworzone przez grafików Blizzarda wyglądają. No, ale właśnie Genji. Dzisiaj zagramy tą postacią. Genji to jest postać, która jak wiecie, no, przypadła mi do gustu i zdecydowanie jest jedną z tych, którymi bardzo lubię grać. Nie zawsze niestety mi nią idzie, co ostatnio mi wytknęła jedna osoba w komentarzach. Tam nawet zarzucał, że nie powinienem nagrywać, bo to co wrzucam to jest crap. No ale takimi komentarzami się nie przejmujmy, bo myślę, że są troszkę nie na miejscu. W każdym razie wziąłem to jako wyzwanie, niech będzie. Załóżmy, że dodam taką historię tutaj do tego filmu. No i dzisiaj, słuchajcie, zagramy sobie właśnie Genjim. Generalnie z postacią to mam taki problem, że bardzo często gram nią naprawdę przeciętnie. Ja jestem... Oj, czy my chcemy szybki mecz? Chyba nie, słuchajcie. Dajmy sobie salon gier i bez ograniczeń zagramy. To z tego względu, że po prostu... Często wchodzą do szybkiego meczu, jednak wiele osób wybiera Genjiego. Genji to jest, mam wrażenie, taka postać, która strasznie przypada ludziom do gustu właśnie tą samą swoją stylistyką, charakterem, też stylem gry pewnie. Chyba każdy chce być ninją i z tego powodu myślę, że jest taki popularny, dlatego zwyczajnie w trybie szybkiego meczu myślę, że ciężko byłoby go wybrać. Ja wczoraj podszedłem do miałem próbę nagrania tego odcinka, niestety nieudaną, ponieważ no, okazało się, że nie mam miejsca na dysku, no i w trakcie nagrania mi niestety to nagranie przerwało. Jednak, no i tam właśnie próbując zagrać tym Genjim w trybie szybkiej gry, trzy razy próbowałem, trzy razy nie mogłem, w końcu poszedłem na grę 6x6 bez ograniczeń. Słuchajcie, żeby nie przedłużać standardowo, widzimy się już zaraz w trakcie gry. No to co mówiłem, od razu nam się w zespole pojawił przynajmniej jeszcze jeden Genji oprócz mnie, który chce być ninją i chce tutaj zabijać właśnie w tym stylu. No słuchajcie, powiem wam, że w ogóle ta kombinacja skin Genjiego Oni, który można było wygrać na tym specjalnym evencie dotyczącym Hotsa. Tam, jeśli ktoś nie pamięta, trzeba było rozegrać 15 gier ze znajomymi. Generalnie Blizzard od jakiegoś czasu prowadzi tę formę promocji właśnie Heroes of the Storm. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest MOBA. To jest MOBA blizzardowska, taki trochę LOL. Z bohaterami z różnych uniwersów właśnie Blizzarda, również z Overwatcha. Na chwilę obecną mamy trzy postaci z Overwatcha. Właśnie tam ostatnio w Nexusie, bo tak się nazywa arena, na której toczy się tam bitwy. Ostatnio w Nexusie, czy ten świat właściwie, taki miszmasz uniwersów Blizzarda, pojawił się Lucio, słuchajcie. Pojawił się Lucio, to jest najnowsza postać z właśnie postaci z Overwatcha w Hotsie. Także w ten sposób próbują promować, dają po prostu jakieś upominki do innych gier, żeby troszkę może zachęcić osoby grające w te inne gry Blizzarda do spróbowania Hotsa. Hotsem jest generalnie taka sprawa, że no, gra radzi sobie jak sobie radzi. Nie jest jakoś fatalnie na pewno, ale zdecydowanie mogłoby być lepiej. Słuchajcie, jedziemy z Koksem. Postaram się tutaj coś zrobić tym Genjim. Zobaczymy, mamy jeszcze jednego Genjiego. Nie ma tragedii, lepsze to niż sześciu. Oczywiście niczego nie obiecuję, oczywiście gramy bez spiny. O, jakieś tutaj headshoty nawet weszły. O Jezu, ja pitole, co ta symetra tutaj robi? Nawet powiem wam, że chyba to widzieliście, nawet nie spojrzałem w lewą stronę. Niespecjalnie wiedziałem, co tutaj się dzieje, ona tutaj trzech ludzi wykoksiła. No nieźle. Także będzie trzeba uważać, będzie trzeba ją tam wyeliminować. O Jezu, 6x6 to od razu jakieś dziwne składy, trzech torbiornów. Symetra, także będzie niezbyt przyjemnie, czuję. No okej, okay. Odpuścimy tutaj temu torbiornowi. Oj, coś mnie przycięło. No nie wierzę w to. No nie wierzę w to. Come on, przecież oni są tutaj tak totalnie zabunkrowani. Powiem wam, że to jest moim zdaniem duży problem w Overwatchu, że... Wiadomo, kiedy chcemy zagrać dosyć normalnie, w normalnych warunkach, ale chcemy zagrać jakąś konkretną postacią, to tak naprawdę nie mamy miejsca do treningu. To jest dosyć przykre. Może nie wiem, może w jakimś stopniu... Rozwiążę to. Okej, udało się przedostać jakimś cudem. Idę się wyleczyć. Może rozwiążę to w jakiś sposób ta wyszukiwarka serwerów, która się ostatnio pojawiła. Właśnie na serwerach. No ale nie wiem, jest to takie dosyć przykre, no. Bo 6x6 to są naprawdę jaja czasem, jak widzicie. Tutaj Winston jakiś nasz.
No serio? Gdzie plecy? Dobra, podleczmy się, bo 5 HP to jest jednak dosyć niebezpieczna sytuacja. Okej. No nie, goddammit, Hanzo. Hanzo, idź stąd. No okej, dobra, mamy ultimate. Generalnie troszkę się przybiliśmy. Wygląda to lepiej niż myślałem, bo na początku rzeczywiście tutaj symetra po lewej stronie, gdzieś tam na środku i po prawej stronie trzy wieżyczki Torbjorna. Okej, bo czemu nie? Także jest to takie troszkę średnie, przyznaję. Jeśli chce się potrenować. Ło, okej, mamy go. Okej, mamy 3 kile. Nice, to było całkiem w porządku, myślę. O Boże, tej ultimate'y wszyscy, uciekajmy. Kurde, z każdej strony. Naprawdę ciężko tam uciec, słuchajcie. Naprawdę ciężko tam uciec. Jak widzieliście, już zniknąłem z pola widzenia dwóch wieżyczek. Tam się okazało, że jeszcze trzecia jest w tym miejscu, gdzie wcześniej ją widzieliśmy. Cholercia. Nie wiem, tej wyszukiwarki serwerów jeszcze nie testowałem. Myślę, że to może być całkiem spoko pomysł, tylko też pytanie, na ile będzie osób chcących grać w takich, nie wiem, trybach różnych stworzonych przez ludzi. W takich trochę innych warunkach. Zniszczmy to. Nie no, nie, ja się poddaję. No dobra, dobra, udało się w ten sposób zniszczyć, troszkę poza zasięgiem. I trzeba też tutaj wyeliminować tych wszystkich. O, może w ten sposób będziemy bardziej strzelać w niego. Cholercia. No. O Jezu, ustawił tę wieżyczkę już tak, że nawet na dachu mnie będzie łapać. To w ogóle fatalnie. No ja myślę, że tutaj ultimate to będzie koniecznie wymagany. Też lipa jest z tym, słuchajcie. O Jezu, oni mają milion tarcz jeszcze. No to jest nie do zrobienia w tym momencie. No niestety, niezbyt zabawne są te tryby, jak widać, 6x6. Te kombinacje bardzo mi się nie podobają. Poprosimy o leczenie tutaj naszą. O Jezu, na ultimate'cie. Niedobrze. Dobra, leczy nas łaska. Nie wiem jak to mamy zrobić. Znaczy, Genjim na pewno będzie ciężko. Może jakąś inną postacią nie byłoby takiej tragedii. O Jezu. Dobra. Dobra, mamy go. Nice, przebijemy się chyba jakoś. Dobra, nawet ten Torbjorn tam nie dojdzie raczej. Mam nadzieję, że zniszczyli teleport, czyż nie? Dobra, jestem na tym. Nie no, nie ma szans. Mają generator tarcza, okej. W ten sposób poszli, także postawili jednak na tarczę. Zapomniałem, że Symetra ma też taką funkcjonalność ostatnio. Ech, no i powiem wam, że cholera, ciężko nagrać taki odcinek się okazuje. Ciężko nagrać odcinek jakąś konkretną postacią. No ciężko, bo albo gra się w jakichś rakowych, za przeproszeniem, warunkach, bo tego normalną grą bym nie nazwał. Albo słuchajcie, no ryzykuje się to, że się tę postać, którą chce się wybrać, nie wybierze, bo wiadomo, że ludzie mogą się załadować szybciej i tę postać wybrać. Wiadomo, wciąż chyba jest lepiej niż było kiedyś, bo kiedyś no chociaż nie wiem, kiedyś chyba ludzie traktowali troszkę poważniej ten tryb szybkiej gry, nawet jeśli on był taki no z wadami. To znaczy, tam też wtedy mogły się dziać takie rzeczy, jak się dzieją tutaj. Ale przez to, że to był jedyny tryb, to mam wrażenie, że troszkę wyglądało to lepiej. Czasem zdarzały się jakieś tam premade'y, które lubiły się w ten sposób pobawić. Nie wiem, może troszkę idealizuję przeszłość, ale wydaje mi się, że momentami po prostu jednak było jakoś tam lepiej. I ludzie starali się, powiedzmy tam, no nie przesadzać. Jeśli naprawdę nie mieli takiego zamiaru. No ale okej, spróbujemy jeszcze jedną gierkę tej Genji na obronie, na świątyni Anubisa. Ale na razie chyba Genji nas się wystraszył i nawet się nie chce załadować. To jakieś śmieszne w ogóle pojazdy latają. Pierwszy raz to widzę. Troszkę
można powiedzieć, przypomina to Star Warsy, nie? Taka tutaj ta, nie wiem, takie piaskowe budynki. Jest taka planeta w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Już mi się ładnie tej twarz załadowała. Generalnie, niezależnie od jakości tekstur, mam wrażenie, że tutaj ta część głowy Genjiego na tym skinie właśnie bardzo dziwnie się renderuje. Tak troszkę pikselizuje, można powiedzieć. Taka dziwna sprawa. Oho, także robimy chyba zemstę. Robimy chyba zemstę, nie wiem czy to do końca wyjdzie. Widzę już przynajmniej czterech Genji, zobaczmy. Genjich. No, czterech Genji mam w zespole, Widowka i Łaska, która sprawi, że może być nawet ośmiu Genjich, jak ładnie nas ożywi. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Na pewno brzmi to dużo gorzej niż trzech Torbjornów i Symetra na obronie. Ale można spróbować. Czemu nie? Have fun. Zobaczmy. Zobaczmy. Ostatnio w ogóle, powiem wam, ogarnąłem taką fajną opcję na moim monitorze. Boże, jak to pięknie wszystko wygląda. Wow, jak te chmury idą jeszcze. Zobaczcie. Jak normalnie na przyspieszeniu. Ogarnąłem taką opcję na monitorze, bo byłem u znajomego i znajomy ma w sumie podobny monitor do mnie. Co prawda innej firmy. Ale też monitor za około 400, też Full HD, ale tam bez szału, prawda? Taka średnia półka całkiem w porządku, myślę. Dla wielu osób w zupełności wystarczająca. Nice, nice. Tutaj bardzo ładnie wdowa podziałała. Oni też chyba w Genjich poszli. Dwóch Genjich, jakiś tam, no taki bardziej ofensywny skład, można powiedzieć. Tutaj smuga. Okej, cofnęła się. Nice, mamy ją. No i słuchajcie, widziałem, że na podobnym właściwie monitorze. Nice, mamy ją. Na podobnym monitorze u tego kolegi, słuchajcie, gry ogółem dużo lepiej wyglądają. I to nawet po części jest to, była to kwestia statystyk. Oj, tutaj wszedł nam Genji jakiś. Tymi shurikenami powiem wam, że strasznie ciężko celować. W ogóle muszę odkaszlnąć chyba, bo troszkę mnie zatkało. Ale nie od tego strzału, absolutnie. No i tak byłem cholera zdziwiony, naprawdę to dobrze wyglądało u niego. Jakoś tak, nie wiem, ostrzej, bardziej kolorowo, trzeba przyznać. No i stwierdziłem, że może to jest kwestia jakichś tam, nie wiem, ustawień kontrastu, ustawień jakiegoś nasycenia barw, nie wiem, nie miałem pojęcia totalnie. Ale byłem zaintrygowany, bo też tak jakoś płynniej działały te gry. No i generalnie tak jakoś... Oj, wejdźmy tutaj, żeby... No nie, 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 nie Genji. Wszystko tylko nie Genji. Znaczy Winston. No, akurat poszli w kontry na mnie. Chyba czas zmienić, słuchajcie, tego Genjiego, bo to nie ma szans. W takiej sytuacji akurat. No ciężko, ciężko. Trzeba wziąć to pod uwagę, że będą nas kontrować w końcu, nie? W końcu to Overwatch. No ale spróbujmy. Nie takie rzeczy się robiło. Okej, okay, mamy go. Będzie jeszcze jeden tutaj, Winston. Boże, ile tych barier. Okej. Okay. Trzeba zdjąć tę koleżankę. Ustawmy się tak, żeby ona się zatrzymała na przykład. No, no, no. Dobra. Super. Super, super. Jeszcze tutaj jakiś Genji. No i lipa. A, co się będę bawił? Dobra, mamy Winstona. Trzeba tę wdowę też złapać. Okej, okay. W ten sposób. Chce nas zbejcić trochę. O cholera, udało jej się. Nawet jej się udało, wpadłem jednak ostatecznie w tę minę. No i tak kombinowałem z tym monitorem, kombinowałem. Zastanawiałem się, z czego to wynika, że tak po prostu super doświadczenie jest z grania u niego. No i ogarnąłem taką opcję game mode u mnie na monitorze. To nie jest nic niesamowitego, po prostu troszkę inne wartości kontrastu i innych takich rzeczy.
Ale słuchajcie, rzeczywiście. Oj, oj, o nie, tak niewiele tutaj zabrakło. Ale ostatecznie, słuchajcie, ja generalnie kiedyś próbowałem tej opcji, ale barwy wydawały mi się bardzo nienaturalne, obraz zbyt wyostrzony i takie w ogóle, troszkę to takie mech, przereklamowane. Ale słuchajcie, w pewnym momencie okazało się, że nawet spoko. No nie, come on, kurde, dwóch Winstonów na tak bardzo low HP. Jeszcze ktoś tutaj wszedł, zdążył na samym końcu. Ja chyba zaraz wybiorę jakąś smugę, żeby tutaj powalczyć. Nie wiem, troszkę mam opory, bo założenie było takie, żeby grać Genjim, no ale zobaczmy. Dobra, czterech naszych jest na punkcie, 5 minut, jeszcze się podtrzymamy trochę. Jeszcze się trochę podtrzymamy. Ja może spróbuję tego Winstona tutaj złapać. Uleczył 80 zdrowia, ja akurat mu tyle zdałem. Wdowa ma wallhacka, także trzeba uważać. Okej, w ten sposób. O Jezu, nie. Aj, cholercia. Źle, źle zaplanowane, bardzo źle. W sumie tutaj mogłem całkiem sporo fragów wyciągnąć, ale w ten sposób to nie ma opcji. Dobra, jedziemy smuga. To dzisiaj może będzie odcinek flankerów. Nie no, nie wiem czy zdążymy w ogóle. Mamy szansę? Ja tutaj lubię walczyć na takich punktach właśnie. Nice, nice. Dobra, fajnie. Tutaj Reaper całkiem sporo porobił w sumie. Spróbujmy zajść może te wdowy, ona jest na górze, także może być ciężko. Dobra, akurat smugą to ja się Winstona nie boję. Może na spokojnie ze mną powalczyć tutaj. No, no ale cholera. Powiem wam, że znowu mnie tą miną załatwiła. Całkiem nieźle ta wdowa główkuje. Ja się troszkę oczywiście za bardzo wbiłem na rankedach, może bym nie popełniał takich błędów. O, wpadł w pułapkę, nice. Okej. No i o tym mówię, walka z Winstonem jest całkiem łatwa. Nie wiem, kiedyś słyszałem, że Winston generalnie jest chyba kontrą tam na wdowę. Ktoś mi tak powiedział. I uważam, że to była taka głupota. Nie wiem, smuga bardzo ładnie może go unikać, naprawdę. No nie, no nie. No patrzcie, zobaczcie na to. Troszkę tutaj jest za ciemno chyba w tych pomieszczeniach, nie? Troszkę mam dziwnie ustawione te wartości właśnie kontrastu i tak dalej. O nie, kolejna mina. Kurde, ile ona tego stawia? Czy ktoś jest na punkcie? Ktoś tam jest. Nie, fuck my life. Boże, tak niewiele. Irytująca strasznie ta wdowa. Troszkę irytująca rzeczywiście. Ło, 60% celności, całkiem nieźle muszę przyznać. No ale ostatecznie, słuchajcie, troszkę pokombinowałem z tym game modem, z tym trybem na monitorze. Troszkę pozmieniałem pewne wartości, tak wiecie, domyślnie na... Na panelu NVIDII. Tam wiecie, jak macie kartę NVIDII, to macie taki panel sterowania i tam możecie sobie te wartości jakoś zmieniać. No i tak to dopasowałem, że w sumie wygląda to całkiem nieźle. W sumie przestało mi przeszkadzać to, że... O Jezu, fara ta irytująca jest dosyć. Przestało mi przeszkadzać to, że... Cholercia, nie mam zbyt wiele zdrowia. Bardzo niedobrze. Trzeba wejść na punkt. Dobra. Dobra, cofniemy się. I bez spiny, na spokojnie. Tutaj. Zajdziemy. Te panią! God damn it! Dobra, odnowimy zdrowie. Tak troszkę dziwnie, bez sensu. Tam jest jeszcze, kurde, wdowa. Ale zabiliśmy na szczęście. Jakiś randomowy granat zabił tutaj w smugę. Także słuchajcie, ogarnąłem i rzeczywiście wygląda to całkiem przyzwoicie. Poprawiło się. Ta ostrość przestała mi przeszkadzać, kolorki są ładne. Cholercia, nie. Blokuje się na tej mapie, kurde, dawno nie grałem i...
I chyba zapomniałem rozstawienia. Poproszę Lucio tutaj jakiegoś heala. Oni chyba teraz poszli w fary, wiecie? Dużo far. No nie. Come on! Co jest? Czy oni mieli wallhacka włączonego, czy co? Dobra, czas chyba na zmianę powoli, bo to na pewno nie zadziała. Mam niby bombę, ale czy to ma jakiekolwiek szanse bycia? Dobra. Spróbujmy. No nie, to było głupie. Totalnie głupie. Wskakujemy tutaj na punkt. Postarajmy się jak najdłużej przeżyć, no. Nic innego nam nie pozostaje. Dobra, mamy jedną. Dobra. Lecimy tutaj na punkt. Cholera. Ile ich tutaj jest? Ja pitole. Co się dzieje? Weźmy Soldiera. Naprawdę powinniśmy to dużo wcześniej zrobić. Ale słuchajcie, wygląda na to, że się uda. Pojawiły się chyba dwie divy, czy jedna? Jedna. Dwóch Roadhogów, także ściągamy je z powietrza. Przynajmniej w założeniu tak ma być. Okej. Okay. Mamy tutaj... A, w ogóle zmieniłem skina ostatnio. Jak nie grałem w Overwatcha, to stwierdziłem, że tak... O, nice. Że tak trochę dla beki ustawię sobie ten skin kaskadera. Także mam to odpalone. No, no, no. Chwilka skupienia. Zabijmy. Nice. Okej. Okay, mamy to. Nasz mecz, słuchajcie. Nasz mecz. Bardzo powiem wam przyjemny. Głównym motywem tego filmu miał być Genji, a się okazało, że tym motywem były kontry. I może pod tym względem ten tryb jest właśnie spoko. O, patrzcie, jaka świetna poza Soldiera. Tutaj mi się coś zbugowało. Może nawet pod tym względem to nie jest głupie, że... Jeśli ktoś się w końcu przestanie upierać na tym jednym bohaterze, to się nauczy, że cholera, kontrowanie jest generalnie całkiem przydatną rzeczą w Overwatchu. No i szczególnie kiedyś, kiedy nie można było grać, znaczy kiedy nie było tego ograniczenia jednego bohatera, szczególnie wtedy miało znaczenie właśnie kontrowanie. Teraz troszkę pewnie mniej, ponieważ jest mniej tych bohaterów, w sensie mniejszym problemem. No wiecie, kiedyś, kiedy po prostu była sytuacja, w której pojawiało się, kurde, 5 czy 6 far, no to naprawdę granie jakąś smugą, czy Genjim, czy kimkolwiek naziemnym mocno, no nie było najlepszym pomysłem. Nie było najlepszym pomysłem. Teraz jest na szczęście dużo lepiej i zmiana absolutnie dobra, bo był zbyt duży chaos kiedyś. Był zdecydowanie zbyt duży chaos. A tymczasem, słuchajcie, dziękuję wam za uwagę. To był Overwatch w moim wykonaniu. Oczywiście zapraszam do komentarza. Nie wiem, najpierw chciałem powiedzieć komentowania, później coś jeszcze innego, nieważne. W każdym razie do dyskusji pod tym filmem, jak najbardziej. No i do ewentualnie jakiegoś tam ocenienia, chociaż wiem, widzę, że to robicie bez jakiegoś tam mojego przypominania, co mnie bardzo cieszy, bo oczywiście jest to forma wsparcia mojego kanału. Jeszcze raz dziękuję, Fara bez oczek was pozdrawia, no i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!